Dobry wieczór, a może dzień dobry, bo nie wiem kiedy puszczę ten odcinek. Ja przynajmniej nagrywam wieczorem, więc dlatego witam się z wami. Dobry wieczór, z tej strony Stary Zgred. Jak zauważyliście, nagrywam odcinek, nie live. Mimo że już dawno nie nagrywałem odcinków, robię to przez to, że potrzebuję małego odpoczynku od live'ów. Chciałbym nagrać odcinek, bo już dawno tego nie robiłem. A co chciałem wam powiedzieć, bo trochę się poplątałem, po prostu chciałbym zrobić małą przerwę od live'ów. Może męczy mnie też to, że nie mam takiego odzewu, jak sobie to wyobrażałem z tymi live'ami. Myślałem, że będzie większa widoczność, większa widownia. Ja doceniam każdą osobę, która jest, także dziękuję tym osobom, które są na każdym live'ie. Także teraz chciałbym zrobić po prostu odcinek, może trochę małej pauzy, a potem znowu wrócimy do live'ów. Na pewno co to w odcinku mamy lepszą jakość, bo tutaj nagrywam prosto z playa, więc tutaj będzie 4K, a wiem, że te live'y nie wyglądały jakościowo dobrze. Okej, zobaczymy co tu będzie się działo w tej grze. A, chciałbym wam powiedzieć, tak. Parę dni temu pograłem sobie troszeczkę w Reda, bez nagrywania i bez live'ów, także miałem po prostu gorszy dzień i nie chciało mi się gadać do mikrofonu. Więc powiem wam w skrócie, co zrobiłem. Parę misji to było. Była misja, gdzie musiałem wyciągnąć pieniądze od dłużników i co mnie zdziwiło, był tam Polak. Sorry, nie mam tego nagranego, ale mówił fajnie po polsku. Ten mówi, że mój, jak on ma, Artur ma na imię, mój bohater, mówi do niego, że o, ty nawet nie mówisz po angielsku. Także taka śmieszna sytuacja była. Skończyło się tym, że dostał ode mnie w mordę i zabrałem mu, nie miał kasy, bo to był dłużnik, ale zabrałem mu jakieś tam srebrne naszyjniki czy coś. Dobrze. Potem jakaś misja była, jeszcze jakieś pierdółki robiłem, ale to dosłownie 3-4 misje sobie zrobiłem. Jestem 12% mam przejścia gry. Dobra, a ja teraz co? Z wami zrobię kolejną misję. Mam naprawdę... O, grzywnę. Miałem już grzywnę 35. Widzieliście grzywnę? Nie wiem, gdzie się to sprawdza. Grzywna $10. Ja miałem, uwaga, to miejsce autozapis. Tak, ja mam autozapis. Dobrze, niech się zapisze. Miałem grzywny $35 i poszedłem na pocztę ją zapłacić, bo nie wiem, czy tam potem są problemy przez to. A grzywnę, kto nie wie, dostajemy przez to, że na przykład, nie wiem, kogoś napadniemy, poszczelimy, jest świadek, zgłaszają to i potem... Od sytuacji, jaka wystąpiła, to liczą pieniądze, tak? No to za to, co ja zrobiłem, dostałem $35, to jest nic, naprawdę. Za kradzież, za strzelanie i chyba nawet udusiłem kogoś w krzakach. Dobra, a my, żeby robić misję, musimy iść do żółtej kropki. Sorry, wybiłem się z rytmu. Nie wiem, co tu się robi, czy jak się tu wytwarza te produkty, bo wiem, że w The Last, jak grałem razem z wami, no to tam sobie robiłem poprawki, jakieś bomby robiłem, miotacze ognia. Tutaj wiem, że coś można zrobić, ale nie wiem co. Właściwości tej rośliny nie są ci znane, ja specjalnie je zerwałem po to, żeby konia karmić. A, tak to działa. O, mam $193. Zbadaj. Co, on jest chory? Pokaż informację. Aha, to o to chodzi, szybkość. Mam 2 kreski, tak? Przyspieszenie, aha. Dobra, czyli słaby koń. No, to trudno. Wejdźmy sobie w mapę i zobaczymy, co jest na tej mapie ciekawego. O, tutaj coś jest. Żółte. To jest co? List? Ktoś kiedyś kochał prawdziwe, czy przyszedł do ciebie... Ej, to ja tam idę. Jasne. Zawsze żółte ikonki oznaczają, że jest jakaś akcja. Ej, gdzie ten list jest? O, tutaj. Zmień ubranie. Wow! Zmień ubranie. Ach, mam poblokowane. Rewolwerowiec na lato. O! Wow! Wow! Szkoda, że z wami tu nie jestem na żywo, bo byście mi pomogli wybrać. Ej, tak wygląda ładnie, zacnie, wygląda jak prawdziwy cowboy. A taki to był? Z tym złotem mi się... Awanturnik! Łotr, bandyta z grizzle. Jeszcze jest więcej, poczekajcie. Łowca. Sól ziemi, buntownik, ej, ładny buntownik, bo awanturnik jest chujowy, buntownik. Ale nie jestem takim buntownikiem. Ten mi się podoba, ten mój, który sobie wybrałem. Naprawdę, podoba mi się. Potem sobie go zmienię. Kapelusze, jakie są? Jejku, zmieniłem kapelusz, tamten niech będzie, dobra. Kamizelki mogę zmieniać, tak? Nie, nie zmieniam, bo ja mam już cały komplet fajnego stroju. Ale zaraz, gdzie jest mój list? Jest. Próbowałem napisać ten list ponad 100 razy i wciąż nie są, to ja na pewno się zorientowałeś. Dobrze wiesz, że akurat pazurem wiem, że ostatnim razem, gdy się widzieliśmy... Czekajcie, bo ja słyszę to, co nam mówi. Czekajcie, ja to mogę przeczytać ładnie, wiecie co? Mogę to spróbować. Kurczę, Kazik, zejdź, kaut mi się tu klei, zaraz pociągnij mi za kabel. Ona czyta, mi to wkurza. Poczekajcie, ściszę. Okej. Teraz nie słyszę lektora. Drogi Arturze, próbowałem napisać ten list ponad 100 razy i wciąż nie mogę znaleźć właściwych słów. To ja. Na pewno się zorientowałeś. Dobrze wiesz, że bazgrzę jak kura pazurem. Wiem, że ostatnim razem, gdy się widzieliśmy, a ja szykowałam się do wyjścia za mąż, powiedziałam, że już więcej się nie zobaczymy. Wierzyłam w wiele rzeczy, które wtedy mówiłam, lecz teraz nie jestem dumna, że zerwałam kontakt z kimś, komu na mnie zależy, albo zależało. Jestem Valentine. Od paru miesięcy. A, to jest nazwa miejscowości. Miałam pecha. To długa i niezbyt zajmująca historia, ale wyszło tak, że wciąż jestem w okolicy. W mieście widziałam parę dziewczyn, czy jak tam się je uprzejmie nazywa, należących do twojej grupy. Dzielił się opowieściami o mężczyźnie, który przypominał ciebie. Bardzo chciałabym się znów z tobą spotkać. Gdybyś tylko był tak łaskaw, poświęcił mi chwilę. Wynajmuję pokój na farmie Hadwick, tuż na północ od Valentine. Twoja Merlinton. Dobra, przeczytałem list i na pewno tam pójdziemy. Jeszcze raz sobie przeczytam. Na pewno wyskoczy mi to. Na pewno mi to wyskoczy w tych kropkach. Czekajcie, włączę sobie już dźwięk. O, teraz już siebie słyszę. Ale musimy zapamiętać, że na farmie Hedwig. Chadwick. I w chuj. Na północ od Valentine. Dobra. Super. On, mam go na pewno zapisany, ten list. Dobra, przepraszam, nie było mi przez chwilę. Kot mi tutaj dokucza. Bardziej potrzebuję Chodź. Potrzebuję... Jejku, żeby się nim zająć. A ja się trochę zachowuję jak skurwysyn, nie? Że gonię go, a on po prostu chce posiedzieć u mnie na kolanach. Także, że widzicie, sumienie gryzie teraz. Wujek. Co, on będzie ze mną gadał? Dobra, zróbmy coś, patrzymy na mapę i zróbmy jakąś misję. A, odcinki będą z całych misji, dobra? Czyli robimy, jak się uda, chyba że będzie ciężka misja. Chciałbym zrobić po prostu odcinek i misja. O, to jest tu. Mary, widzicie? Jest ona. Co tutaj mamy? To są... Dobra, lecimy tutaj bez bliżej. Powiem wam, naprawdę bardzo dużo tutaj jest połączenia do GTA. Jest to ta sama firma, zrobiła tą grę i naprawdę jest dużo podobieństwa. Nie jeździmy autem, jeździmy koniem. Konia można ukraść. Można znaleźć dzikiego na dworze, jeżeli go pogłaszczemy i oswoimy go do siebie. Także... Różnica jest bardzo zbliżona, tylko tu jesteśmy na dzikim zachodzie i powiem wam, im dłużej gram w tą grę, tym mi się bardziej podoba. Wiadomo też przez to, że coraz lepiej mi to idzie i coraz lepiej mi idzie granie, sterowanie, poznawanie nowych funkcji, bo mam samouczki, podpowiadają mi, co mam robić. Raczej dużo rzeczy jeszcze w ogóle nie mam pojęcia, to fakt, uczę się dopiero. Ojejku, zboczyłem z drogi. Już na przykład widzicie, wiem, że najlepiej się chodzi drogą. Jak miałem że szedłem do znacznika, to szedłem na skróty po linii prostej, to spadłem ze skały i zabiłem konia. Pomyślcie sobie, że mój koń zdechł i co wtedy? Naprawdę jest problem. Musiałem wyłączyć grę i włączyć zapis od ostatniego zapisu, przepraszam, wczytać grę od ostatniego zapisu, bo nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Nie masz konia, jesteś na dzikim zadupiu, nie zadzwonisz tak w GTA, przepraszam, bo tu coś się dzieje, nie możesz zadzwonić. Jezus, potrąciłem gościa, kurwa, ale mam problem, ja nie umiem sterować koniem, mam wrogów teraz. Przez to, że nie mogłem koniem. On nie wiem czemu nie wyhamowałem nim. Jak się... Ale jaja. Teraz oni będą mnie gonić, mnie zabijać będą. Słyszę coś. Słyszę tupot. Muszę się nauczyć sterować koniem jeszcze lepiej. A ja się teraz chwaliłem, że będzie ok. Chuj. O-o. Ja muszę chyba ich zabić, bo oni będą mi dokuczać. O-o! Zginąłem. Kurwa, przycwaniaczyłem. Na tym koniu jebanym nie umiem. Nie umiem zabijać na koniu. Ja pierdzielę, dlaczego? Nie chcę tracić czasu na takie pierdoły. Stracę kasę teraz. No, ładuj się. Dobra, 10 dolarów. Bo mogę włączyć i wczytać ostatni zapis gry, nie? Dobra. Wczytuję. Sorry. Podziadowałem 10 euro. Okej. Może nie 10 euro, a 10 dolarów. Trudno. Szybko lecę przeczytać jeszcze raz list, bo rozumiem, że on się skasował. I list nie jest przeczytany. Czy jest przeczytany? Jest przeczytany. Czyli to zapamiętuję, tak? Bo ja byłem tutaj we wiosce, jak pamiętacie, i czytałem list. Mam torbę z rzeczami. Niedawne. Dokumenty. List od Mary jest. Czyli list się zapisał. Dobra. Jest list od Mary. Bierzemy konia. A ile mam kasy? To mi się zapisało, jak ja zginąłem. Dobra, wiem co się dzieje. Mam włączone, że jest autozapis. I mimo, że włączyłem najnowszą grę. Dobra, trzeba ustawienia zrobić, tak? W GTA jest. W GTA to jest to samo. Jak zginiesz podczas misji, to nie możesz się cofnąć. Jeżeli masz autozapis. Autozapis trzeba wyłączyć. Z tego względu, że po śmierci automatycznie zapisało mi grę. Dlatego mam przeczytany list od Mary i straciłem pieniądze. Dobra. Nie, to nie o to mi chodziło. Chcę włączyć mapę. I jedziemy tutaj. Ja muszę się nauczyć sterować koniem, bo naprawdę łatwo jest zginąć. O, ostre hamowanie. Te ostre hamowanie dostałem, to jest jakby takie coś, że mam długo konia i coraz więcej mam, lepszą więź mam. O, z koniem trzeba mieć więź. Bijemy konia, patrzcie, jest taka funkcja bicie konia, widzicie? I koń jest uradowany, ma plusik z prawej strony. To znaczy, że koń nas lubi. Także pamiętajcie, bijcie konia. Okej, może bijcie konia, to jest chamskie słowo. Dobra, przywiążę konia. Pamiętajcie, koń nie może być też tak puszczony. Specjalne są belki. Oj, nie przywiązałem konia. Walić to już. Bo tu się gdzieś naciska. Dobra. O, ja mam mało życia i wszystkiego. To ja może bym coś zjadł. Zapasy. Co to jest? Pieczona dojrzała sarnina. Zjedz. Jest, od razu podskoczyło. To nie on. Dobra. Ciul, co ty zrobiłeś? O, jest filmik. Okej. Posłuchajmy. Then your god has finally deserted you. What you talking about? I took your advice, sir. Dobra, i zaczyna się dopiero misja. No more shall I sink, sir. I am free. I am free. You don't seem free, friend. You seem drunk. Sit down, Reverend. We ain't finished. You ain't finished. Look at him, he's finished. None of us forced liquor down his throat. Friend, I just want him to play. Now, firstly, we ain't friends. Don't make no mistake on that subject. Now, secondly, he can't hardly see, let alone... Dobra, czytamy. Reasoning ain't never been one of my strong points neither, but seeing I do just fine. You want to step outside or do a business here? Dobra, ej, przewinijmy to, szkoda czasu. Chcę z wami zrobić jakieś dwie misje, a tutaj będę oglądał filmiki. O kurwa, grajmy! Ja lubię ryzyko, wiecie? Można iść na łatwiznę i nie grać, ale ja myślę, że to jest ciekawe. Dlaczego nie zagrać, tak? Boże, L2, twoje karty. Przytrzymaj, aby wyświetlić szczegóły. O Boże, celem pokera jest zgarnięcie puli zakładów. By wygrać, musisz posiadać najmocniejsze karty na koniec gry albo przekonać o tym innych graczy, by spasowali. Każdy gracz otrzymuje dwie karty z jednej... Ja nigdy nie grałem w to, sorry, kurwa. Każdy gracz otrzymuje dwie karty z jednej talii. Nazywane są one zakrytymi kartami i są ukryte przed innymi graczami, rozumiem. W ciągu kilku rund część kart jest rozdawana na środek stołu. Wszyscy je widzą, dlatego nazywa się je kartami wspólnymi. Pas. Gracz może zawsze spasować, rezygnując z wygranej. Gracz, który spasuje, nie może podczas obecnego rozdania stawiać żetonów ani wygrać. Wabank. Zagranie, w którym gracz stawia wszystkie żetony, nosi nazwę wabank. Po zagraniu wabank gracz nie będzie mógł podjąć żadnych dalszych działań podczas rozdania, ale będzie mógł wygrać, gdy dobiegnie ono końca. Jeśli gracz ma za mało żetonów, by sprawdzić obecny zakład, może zagrać wabank. W takim wypadku graczowi przysługiwać będzie tylko część wygranej, jako że postawił mniej żetonów niż inni gracze. O resztę wygranej będą grać gracze, którzy postawili pełną stawkę. Autozakład. Czekając na swoją kolej, możesz użyć opcji autozakładu, by ustalić, jaki ruch chcesz wykonać. Przytrzymaj strzałkę w bok i wybierz zagranie, które cię interesuje. Możesz je anulować w dowolnej chwili przed swoją kolejką, przytrzymując strzałkę w bok. Układy w pokerze od najmocniejszych do najsłabszych, czyli tak, as, król, dama, jopek, czy tam walet. 10. Poker królewski. As, król, dama, walet i 10. Wszystkie tego samego koloru. Ach, rozumiem. Okej. Dobra. Ach, tu jest jeszcze więcej opisu. Układ kart oznacza najmocniejszą kombinację 5 kart, którą gracz może stworzyć przy użyciu kart zakrytych i kart wspólnych. Sprawdź kolumnę. Dobra, aby poznać pełną listę. Po rozdaniu kart następuje runda obstawiania. Każdy z graczy ustala stawkę zakładu, a pozostali muszą wyrównać obecny zakład. Sprawdzić. Jeśli gracz nie chce tego... Dobra, bla. Gdy zakończy się obstawianie, następuje rozstrzygające starcie, czyli odkrycie kart. przez graczy. Wygrywa gracz z najmocniejszym układem kart. Jeśli przed zakończeniem... Ja tego nie rozumiałem, kurwa. Jak ja mam oddawać karty? Full. 3 karty z tej samej wartości i 2 karty o innej tej samej... Jezu, to jest to samo jak w karcie 5 kości w grze. Wow, pamiętam to. Poker, 5 kolejnych kart w tym samym kolorze. Kareta, 4 karty o tej samej wartości i kicker. To nie wiem, co to znaczy. Full. 3 karty tej samej wartości i 2 karty o innej tej samej wartości. Tak. Kolor, 5 kart o tym samym kolorze. Strill, bo ja słabo widzę. 5 kolejnych kart nie w kolorze, czyli kolejnych 2, a tam jest 7, 4 pokazane. To chyba, że obrazek jest pod tym. 9, 10, ja dobra, widzę teraz. Zdjęcie jest nad opisem. Kolor, 5 kart, ok. 5 kolejnych kart nie w kolorze. 9, 10 dupek, ok. Trójka, 3 karty w tej samej wartości i 2... Jezus. Ja się tego nie nauczę. Dobra, zagrajmy. Zagrajmy, a jakby mi zależało, to się nauczę tej gry. So, you two know each other anyway. Don't seem like the likeliest of friends, if you don't mind me saying. Dobra. Mam dobrze. Mam po kolei... Nie, dupka mi brakuje. Nie mam po kolei. Boże, o co chodzi? Kurwa. Twoja kolej, zakład. To nie może być prawdziwy duchowy. Boże, pula 10 dolarów. Ja też chcę 10. Kiedy... twoje karty, zakład. Ej, ja nie mogę zmienić. Podbij. Dobra. Podbijam. Chuj. Nic nie mogłem zrobić teraz innego. Wow, ale zbliżenie. 7. Dama. To porządny gość, który przechodzi przez twoja kolej. Karty wspólne. Ej, ja nic nie chcę z tego. Mam damę, 10. Nie ma tu dupka. Mógłbym wziąć 7, 8. Ja nie wiem, o co w tym chodzi. Spasuj, zakład, czekaj. Czekaj. Dobra, czekamy. Okej. Co teraz? Karty wspólne, ja pierdzielę. Ja wiem, czemu tam stawka tak wzrosła, bo ja tak naciskałem. Ja pierdzielę. Postawię 4. Jezu, się wszystkiego uczę. Dużo kasy wydałem pewnie. Po 5. karcie wspólnej... O, 10. Boże. Nie mogę tej 10 wziąć? Spasuj zrobię. Ale jestem frajerem, bo ja nie rozumiałem, o co chodzi spasuj. To znaczy, że oni grają między sobą. Pierwszy raz to gram, naprawdę. Nie wiem, na czym polega poker. W ogóle mnie to nie interesowało. W grę w kości grałem i umiałem wygrywać w kości. 5 kości. Tam by się robiło różne te rzeczy właśnie, tak tam było opisane. Pomiń mam, patrzcie, pomiń, wyjdź, R1. A ja bym chciał za... O, twoja kolej, dobra, wspólne karty. Wow, 10, 8. I co teraz? Zakład. Autozakład. Check, sprawdza? Nie, ja rozdałem. Let's start this low for now. 10, 8. No to damy bym chciał z tego. Co, nie mogę tak zrobić? Ej, mam sprawdzać? Mam możliwość sprawdzenia. 6, 7... Ej, co tam jest 6, 7 dama? To są karty wspólne, tak? Tak. Pula 14. Zróbmy zakład. Pieniądze są po to, żeby je wydać. Już wiem, jak się czuje Wiśniewski, kurwa, w tym. Jak jest w kasynie. Nikt nie popuści. Wow. Ej, ja zebrałem. Ja pierdzielę. Odblokowano wyzwanie charakterystyczne, więcej informacji można znaleźć w... Wow. Po prostu jestem twardzielem i ja wiedziałem, że oni odpuszczą. Wow. Super, gramy dalej. Nie czekaj, nie pasuj. 4-7. Okej. Okay. 9 dupek. Karty wspólne. Karty wspólne, karty twoje 4 i 7. Zakład. Dobra. Zakład. Here we go. Dobra, pula 2,52 dopiero jest. 9, same dziewiątki. Dziesięć, 9 dupek. Dobra, podstawimy 6. Ej, twardzi są. Wabank 18. O co w tym chodzi? Dlaczego ja mam... Twoja kolej 18. Podbija. Jezus, wabank. Najwyżej. Wow. Straciłem wszystko. Jezu, przedupiłem pieniądze. Dobra, zobaczmy, ile przedupiłem pieniędzy, bo nawet nie wiem. 183, dobra, tam znajdź wielebnego. Dobra, szukamy. To mnie trochę nauczyło czegoś, ale na pewno bym... chciał spróbować, żeby normalnie się pouczyć i zagrać, nie? Wielebny może być tutaj. On jest na tym terenie, więc dlatego... Gdzie jest mój koń? O, jest mój koń. Jak długo go nie będę umiał znaleźć, to pewnie zrobił tak, że on mi się gdzieś pojawi. To on? Ej, co się dzieje? Co? Ja wjechałem w niego? Co to było teraz? Ej, chyba że ktoś go zabił, a ja byłem za daleko. Czy to o to w tym chodziło? Możesz rozmawiać z ludźmi, przytrzymując lwa, aby skupić na nich uwagę. Ej, dobra, to on teraz będzie gadał. Widzicie? Jest od razu. Ikonka, jest ikonka. Dobra, bierzemy konia. Gdzie jest mój koń? Ej, a może to jest mój wielebny? Tylko wiecie co? Nie, to nie wygląda jak wielebny. Bo wielebny to miał taki czarny strój. O, to on! Tu go udusił. Szybko. O! Dobra, i mamy MMA. Ja nie wiem, jak się tylko broni. Ładnie. Plus 10. Dogoń świadka. A ja myślę tylko o tym, żeby ograbić. Dobra, ja muszę znaleźć świadka, pomyliłem. Gdzie jest mój koń? Ej, nie gwizda, już wszystko czaję. Zjebałem to. Dobra, świadek uciekł. Matko, robią się coraz ciężejsze te misje pomału. Robią się coraz ciężejsze. Bo tu koń, tu to grzywna. Napaść i światek ucieka, bo jest przede mną. Czyli tutaj jest akcja bez konia. O jest, ja muszę go gonić. Spoko, to nie jest trudne. Mimarowo naciskając, dobra. Muszę cały czas naciskać R1. Może podskoczy mi kondycja. Ważne, że ja go widzę. I że to nie zna czas. O Jezus. Jest, wytrzymałość mi wzrosła. O Boże, chyba przegrałem. Dobra. To co, ja mam go zaszczelić? No to ja go mogę zaszczelić. Spróbujmy go zaszczelić. Wtedy nie będzie, że świadek uciekł, tylko że go zabiłem, dobra? Dobra, tak spróbujmy. Porozmawiaj ze świadkiem. Mam go nie zabijać. Dobra, zabiłem go. Dobra, dostał drugą kulkę. Dobra, widzicie? Trzeba było 2 razy strzelić w niego. Dobra. Gdy uda ci się odwieźć świadka od zgłoszenia przestępstwa, możesz go okraść, skupiając się na nim uwagę, naciskając. on second thoughts, you can give me all your money, too. I co? Zostawić go. Dobra. Udało mi się przynajmniej to. Dlatego konia nie było. Szukamy teraz Wielebnego. Wielebny ma tam kropkę. Idzie na most. Matko, co tu się dzieje? Ale już mam konia. Gdzie jest mój koń? No kurwa, wskrawaj pedale. Spieprzy mi się misja zaraz. Bo jeszcze mi ksiądz ucieknie. Gdzie jest koń? Szybciej! Dobra. Ej, on szedł z konia. Dobra. Ej, pociąg będzie jechał. Ej, to jest smutne. Co tu się dzieje? Jest! Uratowałem go! Mu noga się utknęła. To o to chodzi. I on by zginął. Ja uratowałem mu życie. Dobra, jestem dobrym człowiekiem. Dobra, niech sobie leci filmik. Ja muszę skoczyć do toalety, także wyciszam mikrofon. Let's get you home. Home? Yeah, that's a wonderful idea. I could have tea with Margaret. Margaret? Who's Margaret? What? Dobra, wróciłem, nie oglądałem filmiku, bo mnie nie było, byłem w toalecie. I coś tu się stało, coś mam podnieść, widzę, tak? On śpi. Dobra, ładujemy na konia i jedziemy z Wielebnym. Zobaczymy, czy się zmieścimy w godzinę, żeby skończyć tą misję. Czy to jest wielowątkowa misja? A, już mi zaznaczyło nawet drogę, którędy mam iść. Sorry za te ekstra dźwięki, bo mam mikrofon na stoliku. Myślę o tym, czy by coś poprawić, bo widziałem mikrofony. Na YouTubie oglądam wiele filmików. I zazwyczaj mikrofon nie może być, nie powinien, że nie może, bo może, ale nie powinien być na stole, bo każde stuknięcie w stół słychać to na odcinku, prawda? Słychać to przez mikrofon. Drżenie, stuknięcie, pisanie na klawiaturze, więc w najbliższym czasie coś będę musiał pokombinować, żeby było jak najlepiej. Po wypłacie już mam zamiar kupić jakąś kamerkę. Żebyśmy mogli jakieś live'y robić, ale już bez grania. Takie live'y będą, że będziemy mogli sobie pogadać. Bardzo jestem ciekaw tego, jakby to wyszło. Bo grać najlepiej mi się gra typowo na playu, nie? Bez przerzucania tego na OBS. Dobra, koń się męczy. Jeżeli się koń męczy, się świeci tam ten piorun. O! Przywiąż konia. Widzicie? Jest możliwość przywiązania konia. Okej. Okay. Na X się hamujemy. Ej, te konie jak skała. Kurwa, nie tak. Przywiąż tego konia, czyli tak. I musi wyjść funkcja przywiąż konia. Jest. Dobra. Trochę to trwa. No przywiąż konia, no nacisłem. Coś znowu nie wypaliło. Dobra, ściągamy wielebnego. Zostaw wielebnego na jego łóżku. Czyli po prostu jestem jak Uber. Dobra. Od drugiej strony się wchodzi. To jest jego łóżko, ja? Jezu, jak mi jebną. Fajny taki obóz, jak taki typowy Woodstock, nie? Albo festiwal. No, parę dni bym chciał spędzić pod takim namiotem gdzieś w takiej wiosce. Na Woodstocku byłem już kilkukrotnie, ale taka wioska trochę inaczej. Jest! Kto nie jest bez grzechu? Dostałem brąz, nie zrobiłem wszystkiego. Pieprzyłem się z tym. Co tutaj jest? Gdzie jest wyświetlanie? Wygraj 2 rozdania w pokera. Wygrałem jedno. Wróć z wielebnym do obozu w czasie poniżej 2 minut i 5 sekund. Sorry, nie patrzę na to. Nie zależy mi, żeby to zdobywać. Trudno. Trudno, ale ja nie będę starał się i się spieszył, bo wtedy ja wolę się bawić przy tym. Trudno. Teraz zapiszmy sobie to. Tryb fabularny. Zapisz grę. Chciałbym, żeby to było zapisane. Ok. Także dziękuję za ten odcinek. Będę kończył. Dobra, zapisało się to, bo już nie wiem, czy 2 razy tego nie naciskam. Także widzimy się w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie miał tytuł Poker oraz Ksiądz, Pijany Ksiądz. Myślę, że to będzie taki fajny odcineczek. Bardzo wam dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć.